Witajcie wszyscy, z tej strony Starkej, a dzisiaj widzimy się w Don't Starve Shipwrecked. Jeśli kogoś zastanawia, dlaczego akurat Shipwrecked, to odpowiedź jest prosta. Pozostałe dodatki nie chciało mi się zainstalować, więc no, padło na to, że będziemy grali w Tropiki, że tak to nazwę. Więc no cóż, Don't Starve raczej każdy z was zna, bardziej bądź mniej. Ja osobiście też go dosyć dobrze znam, aczkolwiek, żeby nie było, Shipwrecked'a nie śledziłem dokładnie. Dla mnie to będzie wielka tajemnica. Ostatnio grałem go jeszcze jak był w Valve, jak widzicie, no. O dziwo, żadna z postaci mi się nie odblokowała. Chociaż kojarzę, że bodajże tą postać, czyli Walani czy jakoś tak, już posiadałem. No ale cóż, niestety, dziwne problemy i w ogóle. Ale właśnie no, wracając, dzisiaj zaczynamy serię z Shipwrecked'a. I chyba wezmę mojego ulubionego drwala. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł, patrząc na to, jak potrafi działać. No ale dobra, raz się żyje. Świat normalny, niczego nie zmieniamy. I ogólnie cel tej serii będzie odblokowanie właśnie wszystkich postaci, które da się odblokować w jakiś tam konkretny sposób, typu Woodlex, bodajże jakiś tam pirat. Słyszałem o nim, ale niestety osobiście go nie znam. I no ten, taka małpa. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale też na różnych tam powiedzmy teaserach i w ogóle widziałam tą małpę. Także po prostu seria będzie trwała, dopóki będziecie oglądać. Ja teraz po prostu zapraszam już, no, w sumie na rozgrywkę. Nic więcej dodać, nic więcej ująć. Żeby nie było, sprawdzałem, jak się nagrywa i w ogóle. I możesz doświadczać dziwnych lagów podczas wczytywania, czy jakiego wczytywania, zapisywania świata. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ani nic. Więc wybaczcie. No, ale niestety. Widzę, że mój licznik FPS-ów jest widoczny. No cóż. No więc zaczynamy. Rybka sobie pływa, papuga na nas wrzeszczy. Tukany są. Podobnie jak kraby. Jak też można zauważyć, mam parę modów wgranych. Nic szczególnego, powiedzmy sobie szczerze. No taki standardowy zestaw modów typu Display Food Values, czy jak tam się nazywa. O, fajne drzewko. No i tam po prostu standardowy typu jakieś tam właśnie na minimapka, czy dajmy na to nawet bodajże chyba coś związanego z garnkiem, ale nie pamiętam, jak to się nazywało. Pamiętam tylko, że ułatwiało mi przewidywanie, co mi się ugotuje w garnku, gdyż no recepty garnkowe nigdy nie były moją mocną stroną. Ale no, o tym się raczej byście mogli przekonać dosyć szybko, gdybym grał bez nich. Więc cóż, Don't Starve tak swoją drogą jest nagrywany dlatego, gdyż no w ostatniej ankiecie był w sumie podział pół na pół co do gier, które chcecie. Połowa z was zadecydowała, że chciałaby zobaczyć RPG-a, druga połowa natomiast głosowała na coś luźniejszego i no, stwierdziłem, że w sumie mamy Darkest Dungeon, który no i może RPG-iem nie jest ani nic, no ale jednak. Najpierw sobie uświadomiłem, że nie mam niczego, co mi pokazuje stopień przemiany w bobra, no cóż. Także no, może coś się stać dosyć szybko. Ale na tym tutaj nując. No i jak tak pomyślałem sobie, to stwierdziłem, że przydałaby się jakaś taka luźniejsza gierka. Chociaż nie wiem, czy Don't Starve'a można ją nazwać. Czy można nie nazwać taką nazwą Don't Starve'a. No, nie bardzo wiecie, jak zwykle się plącze i tyle. No ale po prostu stwierdziłem, że jednak ostatecznie mój głos będzie na coś swobodniejszego. No i właśnie jest Don't Starve. No akurat, żeby nie było, nie znam się na tym. Możecie pełno błędów, lam i w ogóle niepowodzeń zobaczyć. Ale żeby nie było, dopóki nie odblokujemy jednej z tych postaci, bądź nie będę miał dosyć Don't Starve'a, no to seria będzie trwała. Jeśli zginę, to po prostu w odcinku, w którym zginę pod koniec, dam wam jak zwykle tam w karcie ankietkę krótką, jaka następna postać. Oczywiście, jeśli odblokuję jakąś nową typu Walani, którą już mogę dosłownie obstawić, że posiadałem, ale jakimś dziwnym trafem mi się usunęła, czy no jakiekolwiek inne, których żeby nie było, no nie kojarzę. A jeśli kojarzę, to powiedzmy, no nie wiem, która to z nich, jaką odblokować, co jak. Wiem tylko, że na pewno jednego pirata będzie się odblokowywało przez... W sumie nie do końca pamiętam przez coś, ale pamiętam, że to związane z eksploracją było. No i tak samo ten małp, o którym już no akurat wiem. No więc cóż, Don't Starve oczywiście by się naprzemiennie pojawiał z... Cóż, no z Darkestem. I
może w przyszłości także innymi grami. Ale póki co Darkest i no nie głoduj tylko. Oczywiście poza ogłoszeniami parafialnymi, które tym razem postaram się, żeby były dużo rzadsze niż kiedyś. Przy okazji pozdrawiam pana Traktora, który nazywa mnie proboszczem, jak tylko widzi ogłoszenie parafialne. No ale nie przedłużając, po prostu zbierajmy złomy. No i szykujmy się do wypłynięcia, gdyż dla tych, którzy nie wiedzą, właśnie tutaj można pływać po oceanach i w ogóle. A ta wyspa nam się trafiła badziewna. No ale przynajmniej są już dwa kamienie na impety. Nie pamiętam, że one odejmują aż tyle sanity, no ale... Zobaczmy, czego mi brakuje na tratwę. Żeby porządny tratw został zbudowany, to potrzeba jeszcze dwóch bambusów. Powinno być łatwo. O ile ich więcej nie... Dobra, już są. Jednak nie będzie chyba problemów. Swoją drogą też. Serwą się nagrać trochę inny sposób niż wszystkie pozostałe gry. Gdyż wszystkie standardowe metody mi zawodzą, dlatego wybaczcie, jeśli będą jakieś dziwne problemy z obrazem czy coś, ale starałem się. Starałem się po prostu jak tylko mogę, żeby to ustabilizować. No ale jak już niejednokrotnie mówiłem, nie jestem jakimś ekspertem ani nic i... No ja się dopiero uczę. I wiecie co, w sumie chyba nie uzbieramy tamtego, więc no... Wolę pobawić się w drwala Rembaiło, ściąć trochę drzewno i zbudować tratwę kłodową. Nie wiem, czy ona jest skuteczniejsza, mniej skuteczna. O, jajo. No ale powiem szczerze, lepsze to niż nic. No i na koniec jeszcze, co tu mogę zostawić? A w sumie nic, no ale może się coś opróżni. No nawet się opróżni, więc no. Więc po prostu wiosłujemy w dal. Może znajdziemy jakieś sensowne rzeczy, może nie. I tak, jestem świadom, że pełno rzeczy zostawiam na tej wyspie, no ale... Mi zależy na tym, żeby cokolwiek odkryć sensownego, a nie żeby wyzbierać każdy pojedynczy kamyczek. Chociaż żeby nie było, później może się okazać, że będę nawet większym zbieraczem niż się wydaje. Ale cóż... Znacznie wolna ta tratwa. Nie wiem, czy coś zmieniali z prędkościami łodzi od kiedy ostatnio grałem, czy nie. O! Wodne chwasty. Przydadzą się. A, spoko. Cały dzień zmarnowany tylko na to, żeby w sumie nic nie zrobić. Mam na ognisko? Oczywiście, że nie. No ale mam wodne chwasty, więc... Jeśli coś będzie nie tak, to no, w najgorszym wypadku po prostu umrzemy i będziemy musieli startować jeszcze raz. Ale powinno być i tak w porządku w moim odczuciu. O! No, nieźle. Coś mówi, że już chyba znalazłem miejsce, w którym można byłoby się nawet trochę opłacalniej osiedlić, patrząc na krowy wodne. Rzecz jasna, to nie jest oficjalna nazwa czy coś, więc no. Ja tak po prostu nazywam te bawoły, czy co to tam jest. Chyba się nawet udało na ognisko nazbierać. Więc nie będę dłużej zwlekał, po prostu no, postawimy je. Tylko jest jakaś fajna czapeczka. Super. Super normalnie. Skarb. No, jeszcze. Pusta butelka? Dobra, zobaczmy jak tam głód. Mogło być lepiej. Po prostu gotujemy te skorpiaki, czymkolwiek one by nie były i zeżrę. Nawijamy życie. Warto wiedzieć. Może kiedyś będę na tyle głupi, że się dam zranić jakoś porządnie i będzie to potrzebne. No ale póki co. Po prostu pora przeczekać noc. Może ubić w sumie jednego pająka. A, zapomniałam, że one są takie proste do zamordowania, dopóki są samodzielnie. Jak ja lubię u Diego, zresztą jego się kierkę. Czy ja coś mówiłem? Nie. Ta wyspa jest prawie idealna. Ale jednak się tu nie osiedla. Jeśli widzę gdzieś małpiszony, to nie dzięki. No, więc cóż... Fajnie byłoby pozwiedzać, ale... Uwierzcie mi. Nie chcę mieszkać z małpami.
Złe po prostu wspomnienia z przeszłości. Chociaż są pająki, małpy. O, dobra, trochę za dużo małp jednak. I pająków też dosyć dużo. Warto będzie zapamiętać tą wyspę. Jest tutaj dosyć dobra farma kupy, z tego co pamiętam. W końcu jeśli się uderzy małpy, to one potem będą chciały cię zamordować przez rzucanie w ciebie kupą. Tereny wulkaniczne. No i nawet wulkaniczne złoto. Nieźle. No wyspa naprawdę porządna, nie ukrywam. No ale jednak... bataty. No to kontynuując, no ale jednak małpy efektywnie zniechęcają mnie do tego. Więc cóż, chyba najprościej będzie zostawić tutaj liście palmowe. Tak. Wziąć zapas batatów. O, mandragora. Wezmę trochę złota, no i możemy już szukać miejsca na dom takiego prawdziwego. Oczywiście nie ma miejsca na złoto, więc pewnie małpy mnie ukradną. Chociaż... a nie, udało się. Dobra, to co by tutaj zostawić? A w sumie butelki. Dobra, więc... dobra, więc no po prostu idziemy dalej. Dosyć dużo rzeczy na więcej życia już mam. Więc może pójdźmy tam, gdzie był ten wskaźnik skarbu. Warto byłoby zobaczyć, co tam jest. Może nawet będzie jakiś porządniejszy skarb niż wonosze. No ale jak nic, te wyspy, które tutaj właśnie znalazłem, trzeba w sobie wyspę jedną, bo to nie jest archipelag ani nic. No ale po prostu tą wyspę warto zapamiętać. Na pewno tu niejednokrotnie będę wracał po jakieś zapasy kupy czy czegoś. O, kolejny wodny chwast. No cóż. Tak więc po prostu wiosłujemy dalej. Może coś ciekawego się stanie, może utoniemy. A może nie? Beczka? Chyba jednak wolałbym nie ryzykować podpływaniem do niej. Co jest? Co jest? Super. Jedna chwila skojarzenia już oczywiście człowiek trafi niszczy. Chociaż przynajmniej ja nie niszczę, to fale niszczą, no ale chyba rozumiecie co miałem na myśli. Swoją drogą chyba sterowanie mi się przestawiło, jak tak patrzę na niektóre przyciski. Chociaż nie, dobra, tutaj działa wszystko w porządku. Ale QA za tym nie działają w ogóle. To ta wyspa? Tak. Więc... QA nie działają. Zobaczymy, jak tu się wszystko prezentuje. Może okaże się, że jednak nie było tak źle, jak się zapowiadało. Może nie zginę już w pierwszym epizodzie. A może będzie klasycznie i coś źle zrobię, umrę na śmierć i po prostu będzie po wszystkim. Spodziewam się czegoś lepszego, szczerze, po tej wyspie. No ale jak to się mówi, lepsze ryzyko aniżeli nic. Nawet w sumie póki tu jesteśmy, to... zasadzę te kokosy, nawet nie wiem w sumie po co je targam. Zetnę może drzewo jakieś i... po prostu lecimy dalej. Oczywiście wybaczcie głośną myszkę czy klawiaturę, ale... więc ja nie mam jak tego wyciszyć za bardzo, patrząc na układ mojego pokoju i w ogóle wszystko. Więc... ewentualne hałasy klawiaturowo-myszkowe, no po prostu przebaczcie. Chociaż oczywiście, żeby nie było, staram się je wyciszyć w miarę możliwości. Jest dużo tych fal. Za moich czasów może były spokojniejsze.
Myślałem, że dopiero od zwykłych łodzi działa. A to proszę, jednak nawet tratwy mogą sobie szerfować na falach. Chociaż to chyba niedobry, nie jest odpowiedni pomysł. Bo jak widać, nie umiem tego robić. Dużo jest rybów. Gdyby nie to, że nie mam wędki, to mógłbym sobie połowić i miałbym zapasy żywności. Poza tym można coś chyba homary łapać. Tylko nie pamiętam, jak to się robi. No oczywiście wodne chwasty, które w sumie też odnawiają życie, ale znowu tym razem psychika na nich cierpi. Co mi się wydaje, że jednak życie nie będzie tu problemem. Rafa koralowa. A nie. Ja już myślałem, że rafa. A tu kolejne podmokłe tereny. Może znowu te krowy wodne tu będą. A jak nie, to cóż. Może chociaż co innego będzie tutaj przydatnego. Opa. Znowu wulkaniczne tereny. Tym razem takie jakieś, wydaje mi się, spokojniejsze. A czy mamy tutaj jeszcze jakąś tą pseudo dżunglę, czy nie? No niestety, kolejna wyspa nie nadająca się do stałego zamieszkania. Więc no, po prostu przeczekałem tutaj noc. I w sumie nawet nie wiem, co mam powiedzieć o tym. Poza tym, że oczywiście nie podchodzi się do mnie jak do jakiegoś eksperta. Ja tutaj będę grał po swojemu, będę lamił, będę nie umiał i w ogóle. Ja po prostu gram dla przyjemności, jak zresztą powinniście już wiedzieć. Tak. Życie chyba naprawdę nie będzie problemem. Natomiast do tej pory nie wiem, co z psychiką zrobić, jak mi spadnie dosyć nisko. Chociaż trochę jak pomuję, wiem, co zrobić, po prostu wianek. Chociaż też wianek nie jest dobrym rozwiązaniem, bo jest tylko chwilowy. No cóż. Dzień trzeci pomału się zaczyna. A nasza przygoda jak na razie, cóż, prowadzi przez w sumie taki dziwny, dziwną trasą, ale znowu nie ten przycisk. Wybaczcie naprawdę moje dzisiejsze nieogarnięcie, ale no. Shipwreck 1, day 2? Albo mi się wydawało, bo gdzieś nie pisało, który to jest wymiar. Chociaż, jak mówiłem, do Donsterfa zwykłego, innego niż Together. Zaglądałem ostatnio, może nawet z rok temu, ile nie dawniej takiego, powiedzmy, na spokojnie sobie, żeby w sumie, czy to można? Dobra, nieważne, już się plączę w swoim, po prostu nawet w swojej gadce własnej, więc no tematu nie było. Nie słuchajcie, co ja mówię, tylko gadam głupoty. Chociaż rzeczywiście czasami zdarzy mi się palnąć coś mądrego, żeby nie było. No i cóż, wiosłujemy dalej. Do wyspy, na której w końcu będzie można się chociaż, no tak teoretycznie osiedlić. Bo w praktyce to oczywiście wiadomo, jak będzie. Co to? A dobra, już halucynacje morskie się pojawiają. Ja już się wiem, że to całe skunksopłaszczki. Jeśli nie wiecie, czym są skunksopłaszczki, to cieszcie się. Niestety, prawdopodobnie już niebawem zobaczymy. Bo powiem szczerze, znam swojego farta w Donsterwie. I jeśli nie zginę od tego, że zmienię się w bobra i nie będę miał jak się odmienić, to zginę właśnie od zatrucia czy czegokolwiek innego. Chociaż, czy powinienem mówić o takich rzeczach? Skoro na razie jest cisza, spokój i nawet, no nawet jestem w stanie przeżyć. W sumie nie, to jest tak w sumie wywoływanie pecha. No albo jak to się inaczej mówi, wywoływanie wilka z lasu. Tego bym nie chciał osiągnąć. Ale cóż, póki co Woody dalej wiosłuje, siekiera Lucy dalej marudzi, a my płyniemy. I jak na razie widzę, że chyba nawet nie ma żadnego konkretnego kierunku, w który zmierzamy. No ale się zobaczy, może coś znajdziemy. O, chyba jest jakaś wyspa. Zobaczymy tylko, czy jest sensowna, klasyczna, czy może nawet jeszcze gorsza niż klasyczna. Psa ryba. A może nie była psa ryba, tylko
Chyba nie pamiętam, jak się nazywa. Pamiętam, czy było Dogfish, czy jakoś inaczej. Na póki co zapraszamy na kolejną wyspę, może tym razem coś będzie. No i po prostu idźmy dalej. Zobaczmy. Kraby, 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 jeszcze więcej krabów, kokosy, limpety. Chyba standardowa wyspa. Chociaż może będzie chociaż lepsza od tych, które zazwyczaj widuję. Fajnie w sumie by było, gdybym znalazł już... świniaki wyspiarskie. No ale jak widać, chyba nie będzie mi dane znaleźć niczego dzisiaj. Zastanawiam się, czy ta tratwa tego typu pływa szybciej, czy tak samo badziewnie. No ale przekonamy się, jak tam się zniszczy, albo w sumie jak będziemy się przerzucać na coś lepszego. Bo póki co to po prostu płyniemy na tym, co mamy pod ręką. Niedługo przydało się też zatrzymać na jedzenie, chociaż po co się zatrzymywać, jeśli mogę to zżyć tak na bieżąco. Chyba nawet wydaje mi się, że jak tak patrzę na wszystkie wskaźniki, to udało mi się wyciszyć moją klawiaturę. Tylko jakby było z myszką, jeszcze muszę sprawdzić. Chyba też. Nie no, normalnie brawo ja. Nareszcie udało mi się coś porządnie wykonać. No a póki co... Chwila nieuwagi, znowu wpadam w falę, nie. Nie wiem, czemu jestem taki rozkojarzony. Nie wiem, może to znowu wina godziny nagrania? Ja muszę się przerzucić na tryb nagrywania dziennego, a nie nocnego. Jak nic, to będzie lepsze dla mojego poziomu koncentracji. No, ta muzyka. Kolejne wydajesz w butelce. I kolejna fala na twarzy. Super. No. Nie. Wiecie co? Ja muszę usiąść na jakiejś wyspie, przemyśleć to na spokojnie i w ogóle. Maksymalne przemuczenie. Co chwilę wpadam w falę, łódka zaraz mi też zginie. Jeszcze wezmę tylko na ostatek wodne chwasty, no i... No muszę osiąść na tej mieliźnie. Normalnie co chwilę ktoś mi przeszkadza, bo wierzycie w to? Człowiek nie ma ani chwili prywatności i spokoju. A sądziłem, że chociaż o tych godzinach będzie spokój. Coś mi mówi, że może nawet się uda tutaj osiedlić na tej wyspie. Fajnie w sumie by było, gdybym znać jakieś wąsze. I chyba nawet wąże tu jakieś będą. Albo jak ja zwykłem mówić we wąże. W sumie nawet nie pamiętam, czemu tak mówię, ale tak mówię. Spora ilość krzaków jagodowych. Fajne. Tereny bagniste. Sporo ryzyko, no ale... Może nawet też więcej niż tylko ryzyko, bo... Dobra, chyba wiem, jak mogę się pozbyć problemu z małpami, które tutaj widzę. Są to środki dosyć radykalne w moim odczuciu i mogą doprowadzić do pożaru wszystkiego, co tutaj widzicie, ale muszę. Ja po prostu nie przeżyję z tymi małpami. Może to będzie najgłupsze, co robię, ale... Wąsze? Okej. Okay. Pająki? Przynajmniej jak ja wolę mówić pająki. Niech będzie. Ale nie małpy. Prawdopodobnie zrobimy właśnie pożar teraz całego tego lasu. Będę tego żałował, ale... Ja po prostu nie trawię małp. Mam już jedną wyspę z nimi, drugiej nie potrzebuję. Teraz sobie większość osób chyba nie umie strawić małp. Ale dobra. Może już zdążę nawet wybudować porządne ognisko. Tą wyspę nawet uczynił taką bazą wypadową. Na wypadek zatruć innych rzeczy. Tak. Więc oto oficjalnie moja pierwsza baza wypadowa. Czy też inaczej określając miejsce, w którym będę mógł
na spokojnie i przemyśleć jakiekolwiek sprawy. Chyba sobie przydałoby się zeżreć te jagody, tylko... Czy ugotowanie miało jakiś sens? Nie ma sensu. A to też mam pełny pasek zdrowotny, naprawdę nie ma sensu. I cóż, dzień trzeci zbliża się do końca. Nawet zobaczmy, ile potrzeba na Science Machine. 4 drewna i 4 kamienia. Jak drewno chyba nie powinno być problemem, tak z kamieniem niestety. Obawiam się, że może nie być szans na znalezienie więcej. Tarlamp? Nigdy nie widziałem tutaj jeszcze lampy. Tylko co to było tar? Smoła? Czy co? Nie pamiętam, więc wybaczcie. Jeśli ktoś oczywiście zna, to prosiłbym o napisanie w komentarzu, czym jest tar, bo niestety nie pamiętam. No i oczywiście znowu mi przeszkadzają, także dajcie chwilę. Oczywiście będę grał dalej i wszystko, tylko że no mikrofon muszę wyciszyć. Normalnie ja nie wytrzymam z tymi ludźmi. Uwierzcie, chyba nie ma bardziej nieprzestrzegających waszych próśb ludzi niż dzisiaj wszyscy domownicy. Nie wiem, który raz już dzisiaj włażą mi tutaj. Nawet nie chcę wiedzieć, nie mam zamiaru tego liczyć. No ale cóż, przynajmniej udało nam się osiągnąć cokolwiek. Mamy maszynę do nauki. Czy tam oryginalnie Science Machine? A jak mamy to, to może uda się ogarnąć jakieś porządniejsze rzeczy, jak na przykład skrzynki. Tylko niestety obawiam się, że lada moment mogę stać się bobrem. Gdyż jak zwykle mu... No ja nie potrafię po prostu grać Woodim. W sposób, żeby nie zmienić się w bobra przed pierwszym momentem automatycznej przemiany. Czyli 3 i ucieczka. Na przyszłość będę wiedział. Dobra, zobaczmy, co tu mam do wytworzenia. Skrzynka wymaga 3 desek, a deska wymaga... 4. Co ci mówi, że jednak w takim razie się to nie uda? Chociaż jeśli nie mylę, siekierka powinna dawać ostrzeżenia. No i nawet mięsa nam nie dał. To jest po prostu bezużyteczny kawałek wąsza. Dobra, jeszcze tylko ostatnie drzewo i powinno być wystarczająco dużo, żeby skrzynkę postawić. Tak więc no. Po co ja zjadam te jajka? W sumie nie wiem. Dobra, pierwsza skrzynka jest. Dobra, jeszcze nie jest, ale zaraz będzie. Zostik. Nie, to jeszcze nie teraz. Tutaj co? A, plecaczek. No jak najbardziej. Zobaczmy, jak tam z lepszymi łódkami. 3 deski, 4 to takie korzonki. Da się ogarnąć. Może nie dzisiaj, rzecz jasna, ale da się ogarnąć. W ogóle muszę sprawdzić, czy... Ta specjalna cecha związana z sadzeniem drzew jest tylko na... tylko na Together. A szkoda. Czułem, że może będę miał zero problemów z psychiką dzięki temu, no ale...
Pająki tu jakieś są? Ano są. O! Jadowity wewnątrz. Nawet nie jeden. Do takich jak tych... No lepiej się nie zbliżajcie. Uwierzcie mi na słowo. Jeśli chcecie być martwi na amen, to no naprawdę lepiej nie ruszać. Chociaż... A nie, dobra, to nie jest takie bezpieczne w moim wykonaniu. No, Bolt Torch. A dobra, zrobimy sobie już na przyszłość. Coś mi mówi, że może nawet dzisiaj przysiądziemy już lepszą łódź. O ile nie zmieni się w bobra. Nie wiem, ile ta siekierka bije, ale chyba mi wystarczy nawet zamiast dzidem. To się przynajmniej nie złamie. I jak tam stoimy z drewnem? Ile tutaj tych desek miało być? 3. Czyli 12 drewna. No, nie wiem, czy to się uda, ale warto spróbować. Cóż, chyba właśnie siekiera mi dała znać, że gratulacje, idealnie udało ci się to zrobić, po prostu. Więcej ci nie wolno ruszać. O, pieniądze. To darmowe pieniądze nawet. Tak, jak nic, jestem prawie pewien, że siekiera mówiła mi, żebym już właśnie przerywał. Oczywiście jak zwykle mogę to zignorować, więc jak widzicie, już była pierwsza okazja do stania się bobrem. Uwaga mnie. Uwaga mnie. Czy wy sobie jaja ze mnie robicie? Toksyczny wąż tak blisko bazy? Oj, to gnije. Jeden. Wiecie co, chyba będę musiał szybko ogarnąć. Nie. Z tym wężem nawet nie chcę próbować walczyć. Nie. Idź stąd. O! To było prostsze niż myślałem. No nie! Nie, tego już za wiele. Jezu, zbudowałem pierwszą bazę i w ogóle. A teraz mam inwazję trujących węży z każdej strony. Cóż, no to chyba na tym by się skończyło to wszystko. Nie, wiecie, to jest taka sytuacja, że wolno zryzykować przemianę w bobra. Ale muszę postawić małe ognisko. No nie, te węże się na mnie uwzięły. Co ty żrzysz? Miałeś zrobić tu pożar, żeby te węże spalić, a nie żreć. Ale co, jak widzicie, pochodnia jest chyba najskuteczniejszym sposobem walki z tym wszystkim. Z tym całym robactwem, najprościej mówiąc. Nic po nich nie zostanie, jak widzicie. Ale to jest najlepszy sposób na pozbywanie się chyba toksycznych przeciwników. A w sumie toksycznych nie dokoniecznie. Chyba, że truciznę można traktować też jako toksynę. Czyżbym właśnie... No cóż... Miało być nadstresowanie. Miała być luźna gierka na odstresowanie. A wyszło jak zwykle. Ale to już dzień piąty przybywa. Więc ja w tym momencie po prostu dziękuję wam za uwagę. No, po prostu subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie filmy, o ile wam, jeśli wam się podobałem, do znajomych. No i do zobaczenia już w następnych odcinkach z Don't Starve Shipwrecked. Hej!